Witam serdecznie w następnym wideo poradniku w którym pokażę w jaki sposób zainstalować oprogramowanie edukacyjne firmy Autodesk program Revit wraz z bibliotekami i aktualizacjami. Zapraszam serdecznie, Wojciech Ciepłucha. Pierwszym krokiem będzie przejście do przeglądarki Google i następnie wpisujemy w przeglądarce Education Autodesk Software i przechodzimy na stronę Autodesku. Licencję taką możemy otrzymać, będąc studentami lub pracownikami uczelni, lub uczniami technikum średniej szkoły. Wystarczy, że podamy swojego prywatnego maila, nie trzeba mieć maila uczelnianego. Więc spośród różnych programów wybierzemy program Revit, są też inne dostępne programy. Możemy rozpocząć od założenia konta na stronie. Autodesku. Przechodzimy do przycisku, gdzie możemy się zarejestrować i mamy możliwość zalogowania się lub stworzenia nowego konta, więc tworzymy nowe konto i wybieramy miejsce, w którym mieszkamy, Polska. Następnie przechodzimy do wyboru roli, jaką pełnimy, czy jesteśmy studentami, czy nauczycielami. Wybieramy w tym wypadku, że jesteśmy studentami i w jakim miejscu uczymy się, uczymy się na uczelni lub w średniej szkole lub w technikum i wybieramy z listy datę swojego urodzenia. Po wybraniu daty urodzenia przechodzimy do przycisku next. Więc wybieramy w tym miejscu, swoje dane wpisujemy, więc wpiszemy swoje imię i nazwisko, następnie swojego maila Potwierdzamy swojego maila i wpisujemy swoje hasło i akceptujemy ogólnodostępny regulamin, szczegóły możemy sprawdzić pod linkami. Klikamy przycisk Stwórz Konto i wybieramy miejsce, w którym się uczymy. Wpisujemy pierwsze litery. I później wybieramy daty rozpoczęcia nauki oraz zakończenia naszej nauki. Po wybraniu odpowiednich dat i odpowiedniej instytucji klikamy przycisk Dalej i zaznaczamy akceptację regulaminu firmy Autodesk. Jesteśmy automatycznie zalogowani na naszym koncie i widzimy, że po prawej stronie u góry jest logo z naszymi inicjałami i następnie też nasz mail wyświetlony i dostępne różne informacje o naszym koncie. Następnie przechodzimy do listy różnych programów. Możemy tutaj zmienić też filtr, więc gdyby się Revit nie pojawiał, możemy przejść do zakładki Wszystkie produkty. I w tym momencie wyświetlą nam się dostępne produkty. Po wyborze danego programu przechodzimy do przycisku przy tym programie, i w ten sposób pojawia nam się okno, w którym potwierdzamy swoje dane. Potwierdzamy swoje dane, imię, nazwisko oraz instytucję, w której się uczymy lub pracujemy jako nauczyciel, czy to jest uczelnia, czy technikum. Odpowiednio wybieramy. I potwierdzamy swoje dane. Po tym, jak potwierdziliśmy swoje dane, jest miejsce, w którym program, program stworzony na stronie internetowej Autodesku, prosi nas o wgranie potwierdzenia tego, że jesteśmy studentami lub nauczycielami. I po przeczytaniu instrukcji dowiadujemy się, że możemy wczytać kilka różnych plików. Może to być Dyplom ukończenia szkoły, świadectwo da, po danej klasie. Może to być także zdjęcie lub skan legitymacji. Dobrze, jeśli jest lepszej jakości. I wczytujemy w tym miejscu. Po wczytaniu oczekujemy kilka dni i Autodesk nas informuje, że do 14 dni zweryfikuje nasz dokument. Czasami jest to mniej niż 24 godziny, więc dwóch tygodni nie będziemy musieli czekać. I licencja powinna się pojawić na naszym koncie. Więc za chwilę pokażę, w jakim miejscu sprawdzamy, że nasza licencja się pojawiła po wgraniu pliku. Po wgraniu tego pliku będę mógł kliknąć przycisk potwierdzający, że wgrałem legitymację lub zaświadczenie o tym, że studiuję lub jestem pracownikiem. Jeśli jestem pracownikiem, mogę wgrać skan legitymacji pracowniczej lub Potwierdzenie wystawione przez dyrektora lub dziekana danej jednostki. Klikam Submit, i po tym, jak kliknąłem Submit, pojawia się informacja, że będę musiał czekać. Podziękowanie ze strony Autodesku. Klikam Close, i jestem przekierowany na stronę z aplikacjami. I w tym momencie. Przechodzę do mojego profilu, mogę przejść w tym miejscu i kliknąć moje konto, produkty i inne usługi. I po kliknięciu w to miejsce przejdę do strony, która się nazywa ManageAutodesk.com. Mogę także przejść bezpośrednio, wpisując w przeglądarce ManageAutodesk.com lub z portalu, który, w którym byłem wcześniej. I aby przejść do tego miejsca, prosi mnie aplikacja Autodesku, aby tutaj wpisać swojego maila i się zalogować na konto, które wcześniej utworzyłem w trakcie proszenia o licencję edukacyjną. Więc przechodzę do zakładki Zaloguj się, klikam Dalej, następnie wpisuję swoje hasło. I jestem zalogowany. Jeszcze nie mogę przejść do swojego profilu, ponieważ muszę potwierdzić to, że jestem właścicielem tego maila, więc klikam Get Verification Email. Mail został przesłany, i muszę przejść do swojej skrzynki, potwierdzając swoją tożsamość. Jeśli to zatwierdzę, będę mógł się zalogować. Po przejściu do naszej skrzynki pocztowej, Zapyta nas, czy chcemy być weryfikowani przez drugi stopień weryfikacji. Możemy nie chcieć tego robić, i bez instalowania aplikacji Duo klikamy na dole przycisk Remind Me Later, i następnie mamy możliwość zalogowania się do strony autodesku. Przechodzimy na stronę, jeśli nie jest otwarta, manageautodesk.com, wpisujemy swojego maila i po wpisaniu swojego maila przechodzimy do logowania po zalogowaniu naszym oczom ukazuje się nowy portal, którego wcześniej nie widzieliśmy akceptujemy zgodę na zapisywanie plików cookies i po lewej stronie mamy informację o tym gdzie się znajdujemy na danej podstronie przechodzimy do wszystkie produkty i usługi i w tym miejscu będziemy mieli Nasze programy, do których będzie przydzielona wersja edukacyjna, więc odczekujemy chwilę czasu, aż program Autodesku zatwierdzi nasz dokument, który wcześniej uploadowaliśmy. Jeśli będzie zgodny z ogólnymi zasadami tworzenia takich dokumentów i weryfikacji ich, w ten sposób będziemy mieli tutaj dostępną aplikację. Jeśli ona będzie dostępna, będziemy mogli ją ściągnąć. Aplikacja jest dostępna do ściągnięcia. Przejdźmy do zakładki Revit na naszym koncie, w zakładce Wszystkie produkty i usługi, i następnie możemy wyświetlić pliki do pobrania w ostatnich kilku wersjach lub w jednej wersji, w zależności od tego, jaką posiadamy licencję. Wyświetl pliki do pobrania, i następnie naszym oczom pojawia się okno, w którym możemy pobrać pliki instalacyjne. Możemy kliknąć Zainstaluj teraz, i pobierze nam menedżer instalacji lub możemy pobrać cały program w tym miejscu poprzez przez przeglądarkę metodę którą polecam i wtedy wszystkie paczki z naszym oprogramowaniem zostaną ściągnięte na nasz dysk i następnie możemy je rozpakować do lokalizacji C Autodesk i włączyć plikiem setup exe więc teraz wybierzmy wersję wybierzmy platformę oraz język Język można po instalacji także zmienić, zmieniając skrót Revita. Pobierzmy pliki przez przeglądarkę. Pamiętajmy o tym, aby włączyć możliwość wyskakujących okien w przeglądarce. Często tutaj po prawej stronie wyświetla się informacja o tym, lub w ustawieniach przeglądarki przejdźmy do informacji o pojawiających się oknach. Jeśli jest to wyłączone, możliwe, że pobieranie się nie rozpocznie. Kliknijmy rozpocznij pobieranie i naszym oczom powinny ukazać się paczki, które po ściągnięciu będziemy mogli rozpakować i po rozpakowaniu rozpocząć instalację Revita. Możemy także skorzystać z metody zainstaluj teraz lub pobierz teraz. Po ściągnięciu programu mamy możliwość instalacji. Po rozpakowaniu plików będziemy mieli kilka folderów i także plik, Setup.exe, w którym rozpoczynamy instalację. Klikając dwa razy pojawi nam się informacja z interfejsem Revita i w ten sposób możemy rozpocząć instalację naszego programu. Zatwierdzamy regulamin i następnie wybieramy ścieżkę docelową, domyślnie będzie to dysk C Program Files. Jeśli nie mamy miejsca na C, można zmienić ścieżkę docelową Zainstalowanego programu zatwierdzamy i czekamy chwilkę, aż program się zainstaluje. W następnym kroku ściągniemy jeszcze biblioteki rodzin i biblioteki template'ów oraz spróbujemy ściągnąć aktualizację. Ściągnęliśmy program, następnie zainstalowaliśmy go i możemy już go włączyć. Jeszcze jednym z kroków będzie instalacja bibliotek biblioteki od wersji 2021 nie są automatycznie instalowane wraz z programem, więc przeglądarki, przechodzimy do przeglądarki Google, następnie wpisujemy Revit Content Libraries 2022 i przechodzimy do podstrony Autodesku, następnie możemy użyć skrótu Ctrl F i wyszukać Polskich bibliotek Polskie biblioteki dla Revit 2022 są w tym miejscu do ściągnięcia tym plikiem. Ściągamy plik i następnie włączamy instalację tego pliku. Biblioteki będą instalowane, i po zainstalowaniu tych bibliotek możemy włączyć Revita i w nim pracować. Biblioteki domyślnie będą zainstalowane na dysku C w folderze program Data. Folder ten jest ukryty, więc musimy. Tutaj w zakładce w Windowsie włączyć zakładkę Widok i następnie włączyć ukryte elementy. Przejść do program Data, następnie Autodesk, RVT 2022. I po przejściu do tego folderu RVT 2022 możemy przejść do biblioteki polskie i zobaczyć dostępne biblioteki, więc będą tutaj słupy. Ramy, będą też meble, tabelki rysunkowe, i przechodząc trochę wyżej do template'ów, możemy przejść do Biblioteki Polskiej. I będą tutaj domyślne szablony do tworzenia projektów. Domyślny szablon do projektów architektonicznych to jest szablon DefaultPol.plk. I tym szablonem często będziemy startowali z tworzeniem swojego projektu. Jeszcze jednym z kroków jest. Instalacja najnowszych aktualizacji do Revit'a możemy to zrobić poprzez aplikację aplikację na pulpit firmy Autodesk i po wejściu do tej aplikacji mamy możliwość przejścia do zakładki Revit i następnie są tutaj różne aktualizacje w różnych wersjach więc w tym momencie możemy na przykład zaktualizować Revit'a 2022 do wersji 1.1, gdzie są rozwiązane pewne problemy, klikając aktualizuj. Powinna się aktualizacja pobrać, a następnie zainstalować. Po przejściu wszystkich tych etapów, możemy swobodnie przejść do programu Revit 2022 i go włączyć i rozpocząć pracę nad własnym projektem. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie naszego wideo poradnika. Zapraszam do śledzenia naszego kanału na YouTube, kliknięcia łapki w górę, jeśli film się podobał i polecenia kanału znajomym, którzy chcieliby także uczestniczyć w projektowaniu w BIM-ie i tworzyć projekty w programie Revit.